Cześć! Za oknem sezon ogórkowy w pełni. Gdy słońce praży mocno, to nie tylko wspomniane warzywa dojrzewają, ale też różne portale i media zaczynają wyciągać z głębi szuflad sztampowe pomysły na materiały. W świecie technologicznym jest w sumie podobnie. Tutaj zapracowani inżynierowie na upragnionym urlopie wymyślają czasem iście rewolucyjne pomysły, albo przynajmniej takim się wydaje. Opowiem wam więc dziś o pomysłach związanych ze sztuczną inteligencją, które czasem wydają się tak głupie, że aż innowacyjne, a innym razem są po prostu nieszablonowe i niecodzienne. Czy sztuczna inteligencja może być przydatna w każdej dziedzinie życia? Czy wróżbita Maciej wraz z wróżką Astelną mają się czego obawiać? No i najważniejsze, czy dożyliśmy czasów, kiedy odpowiedź dowolnego bóstwa na nasze prośby wreszcie jest na wyciągnięcie ręki? Zapraszam. Zapewne wielu z Was, podobnie jak ja, czuje się czasem trochę przytłoczona tempem zmian w świecie technologii. Nie ma właściwie dnia, żeby nie pojawiła się kolejna łamiąca wiadomość, czy inny epokowy przełom. Ostatnimi czasy, oczywiście, odmienia się przez wszystkie przypadki sztuczną inteligencję czy uczenie maszynowe. Na fali popularności, jak grzyby po deszczu, wyrastają kolejne projekty i startupy, które czasem mają dość egzotyczne pomysły na zaistnienie na rynku. Żeby się w tym wszystkim nie pogubić, potrzeba czegoś na kształt książki telefonicznej, katalogu wyszukiwania czy jakiejś mapy, aby wiedzieć, gdzie ukryto skarb. Jednak jak to w przypadku każdego zbioru danych, siła jego tkwi w tym, żeby był stale aktualny, zwłaszcza w tak dynamicznie zmieniających się czasach. Poznajcie więc serwis o nazwie Derson AI for dat, który jest właśnie takim drogowskazem dla szukających rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Aplikacja śledzi obecnie ponad 700 projektów wykorzystujących AI i grupuje je w blisko setkę kategorii, takich jak choćby edukacja, zdrowie, rozrywka, biznes, sztuka i wiele, wiele innych. Dane aktualizowane są codziennie, więc możemy mówić o naprawdę całkiem świeżym zbiorze danych, który oczywiście możemy też przeszukiwać. Każda AI ma swój opis, link do strony internetowej i ocenę użytkowników. Celem jest promowanie i upowszechnienie sztucznej inteligencji jako narzędzia do rozwiązywania problemów i tworzenia treści, i to najróżniejszych, o czym przekonacie się za chwilę. W ramach przerwy od grilla, lemoniady i wypadów nad wodę, przejrzałem serwis i sprawdziłem, co tam ciekawego ludzie wymyślili. Zachęcam Was zresztą do tego samego, bo udało mi się pewnie przejrzeć jedynie małą część tego zbioru. Dajcie znać w komentarzach, na jaki najdziwniejszy serwis związany z uczeniem maszynowym czy innym jajem się natknęliście. A teraz zacznijmy od tego, czego brakuje nam najbardziej na wieczornych spotkaniach: żartów i humoru. Zapewne zastanawiacie się, jak algorytm może poprawić Wasz humor. Cóż, okazuje się, że AI może mieć też w sobie coś z komika. Zacznijmy więc od Jokelub. To narzędzie jest jak osobisty stand-uper, który siedzi w Waszym komputerze i tylko czeka, aby dodać trochę humoru do Waszych tekstów. Wyobraźcie sobie, że piszecie na przykład jakiś artykuł albo scenariusz do odcinka o sztucznej inteligencji, ale czujecie, że brakuje mu lekkości. Wchodzicie więc na stronę Jokelub, wpisujecie temat i dostajecie dowcip, który możecie wpleść w swój tekst. Ale to nie jest zwykły dowcip. O nie. To dowcip, za którym stoją miliony tranzystorów, tysiące godzin nauczania modelu i oceniania dziesiątek sucharów, aby później zaprezentować najzabawniejsze na świecie żarty. Przynajmniej w ocenie twórców serwisu. Przykładowo, gdy poprosiłem o wygenerowanie żartu, kończąc stwierdzenie, lubię pączki niczym. Zaobserwować można mocną inspirację polskim ładem w wersji 6.0. Być może serwis będzie miał swoje 5 minut podczas nadchodzącej jesieni. Następny na liście jest Funny Tweet Generator, będący personalnym konsultantem do spraw mediów społecznościowych. Zna on wszystkie sekrety tworzenia zabawnych wiadomości. Wystarczy wpisać swój własny nudny tweet, a generator zrobi całą resztę dodając od siebie szczyptę humoru. Ale tu po raz kolejny. Nie będzie to taki zwykły humor, a taki spersonalizowany i dostosowany do waszego stylu i poruszanego tematu, co w teorii czyni go jeszcze bardziej zabawnym. Nawet jeżeli wasze osobiste poczucie humoru nie dorównuje mistrzowi Karolowi. Jeżeli zastanawiacie się skąd niektórzy ludzie mają tak wielu obserwujących na Twitterze, to jest to właśnie ich ściśle strzeżona tajemnica. Podobno nawet sam Elon korzysta z tego narzędzia, dlatego jego wpisy powodują tyle uśmiechu, nie tylko politowania. Przeczytałem o tym w internecie, więc to musi być prawda. Prawda? Idźmy więc dalej. Kojarzycie może taką grę imprezową jak karty Gentlemanów? Jedna osoba losuje kartę zawierającą początek pewnej krótkiej historyjki, a zadaniem reszty graczy jest dobranie do niej najlepszej puenty. Jeżeli powiem, że kierowana jest tylko dla osób pełnoletnich, to możecie sobie wyobrazić, jakiego rodzaju teksty tam występują. Gwarantuję wam, że wasza wyobraźnia jest grzeczniejsza niż kreatywność twórców. Na podobnej zasadzie działa kolejne narzędzie na naszej liście o nazwie Punchlines. Wpisujecie początek historyjki, a jej śmieszne zakończenie wygeneruje już serwis. Ale spokojnie, nie martwcie się, przetestowałem go za was. Dla dobra nauki, oczywiście. Jako posiadacz prawie epickiej brody, chciałem ją na siłę wpleść w dzisiejszy odcinek. Z trzech podanych propozycji, jedna dotyczyła jakiejś bliżej nieokreślonej łodzi i była po angielsku. Dwie pozostałe jeszcze jakoś ujdą, ale cudów nie ma. Na pewno nie wykorzystywałbym żadnej z tych aplikacji, aby pomogła mi być zabawnym w rozmowach na Tinderze, bo efekt raczej byłby odwrotny od zamierzonego. Ale czy inne serwisy będą lepiej nadawać się jako wspomagacz początkującego amanta? Nie sposób nie zacząć tej kategorii od narzędzia o wdzięcznej nazwie Flirtify. Twórcy porównują je do osobistego trenera flirtu, znającego wszystkie sekrety tworzenia zabawnych i skutecznych tekstów, którym żadna potencjalna druga połówka zupełnie się nie oprze. Spokojna wasza rozsochrana, nie testowałem tego na ludziach. W teorii jednak, jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak zaimponować komuś, kogo lubicie, aplikacja ta może wam w tym pomóc. Wystarczy wpisać kilka informacji, a Flirtify dostarczy wam tekst, który na pewno zrobi odpowiednie wrażenie. Na 100%. Zaufajcie mi. Tu nie wpisujemy całych zdań czy innych promptów, ale skupiamy się na miejscu, potrawie, drinku lub celebrycie. No bo wiecie, tak podobno najłatwiej przełamywać lody. Jeżeli więc wasz obiekt westchnień uwielbia jeść pizzę z ananasem, to musicie radzić sobie sami. Kilka razy próbowałem zmusić narzędzie do współpracy, ale za każdym razem napotykałem na błąd 429. Przekroczono liczbę dostępnych żądań. Może zainteresowanie jest tak duże, że ich serwery płoną żywym ogniem od niebotycznej liczby zapytań, albo jak to w startupie, kasa na rozwój szybko się skończyła. Ci, co bardziej spostrzegawczy pewnie zauważą, że za fasadą produktu kryje się stary dobry czat GPT. Możecie też podejrzeć, którego konkretnie modelu używa Flirtify, przeczytać dokładny prompt używany do generowania tekstów na podryw, a nawet zobaczyć token autoryzacyjny użyty do komunikacji z OpenAI. Ciekawe, czy ma to coś wspólnego z tym, że serwis odmawia posłuszeństwa z powodu przeciążenia i czy w innych kwestiach też po Macoszemu traktuje bezpieczeństwo. Jak widać, czasem wystarczy dobry pomysł, kilka linii kodu opakowującego inne, już działające rozwiązanie i bang, Własny startup gotowy. Od zawsze zastanawiałem się, czy wśród moich widzów znajdę fanów twórczości spod znaku 50 twarzy szarego człowieka. Nie tym akurat nie dzielcie się w komentarzach, bardzo was proszę. Niech to zostanie waszą słodką tajemnicą. Ale nie tylko dla tej części widowni skierowany jest kolejny serwis o nazwie PIR. To narzędzie AI jest pisarzem erotycznych opowiadań, który zna wszystkie sekrety tworzenia porywających i zmysłowych historii. Po co? Cóż, nie mam bladego pojęcia, ale brzmi tak odjechanie, że musiałem o tym wspomnieć. Niestety nie będzie screenshota tym razem, żadnych przykładów też nie przytoczę. Jeżeli chcecie, wypróbujcie sami. Ale ostrzegam, nie ma wersji webowej. Trzeba ściągnąć aplikację mobilną. Ja się w sumie nie odważyłem, więc nadal zainteresowanym życzę szczęścia i powodzenia. W instalacji rzecz jasna, kolega mówił, że działa. Wyposażeni w takie rozwiązania na pewno osiągniecie wszystkie swoje matrymonialne cele. Ale jeżeli chcecie mieć absolutną pewność, to może warto jeszcze skorzystać z pomocy bytów nadprzyrodzonych, albo przynajmniej z pośredników, którzy was z nimi skontaktują. Zaczynamy od Robot Spirit Guide. To narzędzie przenosi nas do świata, w którym technologia spotyka się z duchowością. Ale nie odgrywa ono roli po prostu przewodnika. Autorzy określają go jako most pomiędzy Wami a światem duchowym, który interpretuje Wasze doświadczenia i przekonania w sposób, który jest jednocześnie głęboko osobisty i niezwykle oświecający. No ale dość tego coachingowego bełkotu, przejdźmy do konkretów. Tuż po wybraniu jednej z doktryn wiary i wpisaniu pytania, elektroniczne guru odpowie wam, co należy o tym myśleć. W sumie brakuje tylko automatycznej pokuty i rozgrzeszenia albo wzoru mandali do stworzenia w ramach pracy nad sobą. Kto wie, może z tego miksu powstanie jakaś nowa cyfrowa religia? Taka bez konieczności rzucania na tacę, ale pewnie z miesięcznym abonamentem. Żarty żartami, ale odpowiedzi wydają się na pierwszy rzut oka raczej spójne z doktrynami poszczególnych religii czy światopoglądami. Część dostałem w języku angielskim, część po polsku, ale ich ogólny wydźwięk był poprawny. No i przede wszystkim możemy poprosić o konsultacje wielu elektronicznych ekspertów jednocześnie. W prawdziwym życiu nie jest jak w dowcipach. Zebranie księdza, rabina i imama w jednym pokoju może okazać się nieco trudne. No dobra, idźmy dalej. Dla fanów Tarota stworzono aplikację o nazwie SelfGazer. Serwis ten jest jak magiczne lustro, które odbija znaczenia ukryte w kartach. To narzędzie, które interpretuje karty w sposób, który jest dostosowany do Waszych unikalnych doświadczeń i perspektyw. W sumie dokładnie tak samo mówi o sobie każdy wspomniany dziś serwis, więc chyba nawet nie będę o tym już więcej wspominał. Zadałem pytanie: kiedy zostanę miliarderem? Odpowiedź była mglista i niepewna, jak to w horoskopach. Mam zaufać swojej intuicji, czerpać ze swej wewnętrznej czakry i docenić potęgę przemiany. Zaiste. Moja codzienność. Jestem na dobrej drodze, więc pewnie już za chwilkę, już za momencik będę do was nadawał z prywatnej wyspy, popijając perfekcyjnie schłodzonego drinka z palemką. Kolejnym narzędziem jest Cosmic Whisper AI. To kolejny osobisty doradca. Tym razem astrologiczny. Pomoże zrozumieć, co też mają nam do powiedzenia gwiazdy. Jeżeli założymy na chwilę, że w ogóle umieją mówić. Dzięki temu narzędziu możecie zrozumieć swoje horoskopy na zupełnie nowym poziomie, odkrywając głębsze znaczenia, które wcześniej mogły umknąć w Waszej uwadze. Tutaj też spytałem o bycie miliarderem. Zanim poznacie odpowiedź, ostrzegam: kolory wybrane przez twórców są nieco krzykliwe. Ale na odpowiedzi się zawiodłem, bo podobno znowu mam się skupić na swoim duchowym wnętrzu, a kasa sama przyjdzie. I nie ma nigdzie wzmianki o byciu youtuberem. Może to jakiś znak? Nie wiem jak wy, ale tej kategorii to mam już dosyć. Co robić i jak żyć? Jak widzisz, nie ma takiej dziedziny życia, której sztuczna inteligencja nie miałaby odwagi dotknąć. Od dowcipów i flirtu przez ezoterykę, aż po najbardziej niszowe zainteresowania. AI jest wszędzie. I jak widzisz, nawet najbardziej absurdalne pomysły mogą znaleźć swojego pasjonata, który zaleje klawiaturę kawą, przeklnie na błędy kompilacji, ale ostatecznie stworzy coś naprawdę niesamowitego. Więc nie bój się eksperymentować. Pamiętaj, że kiedy masz jakiś na pozór dziwny pomysł, zawsze jest szansa, że gdzieś na świecie jest programista, który myśli, hej, to by było fajne do zakodowania. I kto wie, może to właśnie Twój pomysł stanie się następnym wielkim przełomem w świecie AI? A jeśli ktoś się z ciebie śmieje, cóż, być może po prostu wyprzedasz swoje czasy. Pamiętaj o choćby DeepMind czy IBM Watson. Kiedyś były małymi startupami, które ludzie wyśmiewali mówiąc AI, które gra w Go, AI, które wygrywa w Jeopardy albo w Starcrafta, ha, dobre sobie, a teraz spójrz na nich z perspektywy czasu. Byli jednymi z pierwszych przekraczających kolejne bariery w branży AI, zmieniając sposób, w jaki dzisiaj żyjemy i pracujemy. Więc śmiej się, eksperymentuj i baw się dobrze, bo w końcu, jak mówi stare przysłowie, najlepsze pomysły to te, które najpierw wydają się szalone. A w świecie AI szaleństwo to tylko początek. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę, i do zobaczenia.